To, to nie jest plon materialny. Posiałeś pieniądze, zbierasz jakieś materialne rzeczy, zbierasz pieniądze. To jest plon duchowy, sprawiedliwość, dziękczynienie. On jest bardzo cenny. Ktoś teraz może powiedzieć, no, ale moje doświadczenie. Mówi mi, że jeżeli sieję pieniądze, zbieram pieniądze. Że jeżeli posiałem, na przykład dałem Bogiemu jakieś pieniądze, to potem w moim życiu nagle z jakiegoś innego źródła otwiera się Boże zaopatrzenie i ja to wiążę z tym, co zrobiłem. Ja też mam takie doświadczenia i uważam, że rzeczywiście w niektórych sytuacjach tak to działa. W Księdze Przypowieści 19 w wersecie 17 jest napisane Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Czasami dając uwalniamy tę dynamikę z Przypowieści 19-17 do naszego życia. I dajemy, a potem nagle otrzymujemy coś, czego nie powinniśmy otrzymać, co jest jakieś wbrew logice, ale łączymy to z tym aktem dawania. Czasem mi się tak zdarza. Czasem widzę tego rodzaju dynamikę w moim życiu i uważam, że ona jest absolutnie prawdziwa i biblijna. Ale może się zdarzyć, że ktoś ma inne doświadczenie. Ktoś może powiedzieć: Wiesz, żyłem w niedostatku. Zacząłem dawać, zaczęło płynąć do mnie Boże zaopatrzenie. Przestałem dawać, przestało płynąć do mnie Boże zaopatrzenie. Zacząłem dawać dziesięcinę, zaczęło płynąć. Przestałem dawać dziesięcinę, przestało płynąć. I naprawdę wpadłem w poważne tarapaty finansowe, gdy przestałem dawać dziesięcinę. Dlatego teraz daję, bo boję się, że zaprzestanie dawania, zgodnie z Bożym Słowem, zatrzyma Boże zaopatrzenie płynące do naszego życia. Jeżeli ktoś ma tego rodzaju świadectwo, to ja też tego nie kwestionuję, ale uważam, że tego rodzaju sytuacja jest rezultatem przyjęcia złego systemu wierzeń. Jeżeli ktoś wierzy w pewne nieprawdziwe rzeczy, to w jego umyśle powstaje warownia i w jego życiu zaczyna działać coś, co wcale nie jest Bożą wolą. Taki człowiek nie funkcjonuje w wolności. Do której Bóg nas prowadzi. Wolności polegającej na tym, że jestem hojny, hojnym dawcą, jestem uwolniony do dawania, czy nie to ochotnie. Biblia mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Biblia mówi nie z żalem ani z przymusu. Ktoś, kto daje, ponieważ wierzy w to, że zaprzestanie dawania dziesięciny ściągnie na niego klątwę i ściągnie na niego niedostatek i problemy. Ktoś, kto jest w takim systemie wierzeń, jest w istocie w niewoli, to jest zniewolenie. I każdy akt dawania ze strony takiej osoby, jest nie, nie tylko aktem, który nie jest ochotny, tylko jest, jest wykonywany pod przymusem, ale jest to akt, który coś mówi w duchowej rzeczywistości. Taka osoba, ilekroć daje, w istocie proklamuje coś takiego. Wierzę, że mój ojciec, Bóg, jest surowy, skąpy i kontrolujący. Wierzę, że zmusza swoje dzieci do dawania w ten sposób, że pozbawia je jedzenia, ubrania i środków do życia, jeżeli nie dają 10% ze swojego przychodu. Wierzę w to. Taki jest mój ojciec. Ktoś ogłasza taką okropną, nie powiem prawdę takie okropne bluźnierstwo przeciwko Bogu, jeżeli daje pod przymusem. To jest bardzo niewłaściwe. To jest kontrola i to jest diabelstwo. No to co? Chcesz mi powiedzieć, żebym przestał dawać dziesięcinę? Jeżeli uważasz, jeżeli znajdujesz się w takim miejscu, że dajesz pod przymusem, to uważam, że lepiej, jeżeli przestaniesz. A powrócisz do dawania z miejsca ochotnego dawcy. Z miejsca, w którym wierzysz, że Bóg Cię zaopatruje, bo Cię kocha. Dawanie jest bardzo ważne, ale dawanie może być bardzo niewłaściwym aktem. Dawanie pod przymusem, dawanie. W rezultacie fałszywych wierzeń, jest w istocie duchową proklamacją pewnej, czy jest proklamowaniem nieprawdy na temat Boga. Apostoł Paweł pisze, każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ważne jest w tym twoje serce, to co sobie postanowiłeś w sercu. Bez przymusu. Twoje serce musi wejść w miejsce zaufania, w miejsce świadomości tego, że Bóg cię kocha tak czy tak, że to, ile masz pieniędzy na swoje własne potrzeby, jak ci się powodzi, to nie jest rezultat tego, że siejesz, siejesz, siejesz. To jest rezultat tego, że Ojciec Cię zaopatruje i że otrzymujesz łaskę, czyli coś, co Ci się nie należy. To, co mam, jest łaską, a to, co daję, jest moją odpowiedzią na łaskę. Jestem błogosławiony przez Boga, także finansowo. Bóg mnie bardzo błogosławi. Boże błogosławieństwo płynie do mnie w obfitości. Żyję w Bożej obfitości. Ponieważ mój ojciec mnie kocha. Nie dlatego, że jestem tak wierny w dawaniu ofiar dziesięcin i czego tam. Ale dlatego, że mam bogatego ojca i jestem Jego Synem. I mój bogaty ojciec Bóg się o mnie troszczy. To jest jedyna przyczyna tego, że mi się powodzi finansowo. To, że On mówi do mnie. W Jego Słowie jest zaopatrzenie. Natomiast moje dawanie jest dawaniem wolności. Jestem wolny, uwolniony do tego, by dawać. Moje serce zostało uwolnione od chciwości i od strachu przed utratą pieniędzy. Strach przed utratą pieniędzy jest tym, co zatrzymuje nas, powstrzymuje nas, Kojności. Zostałem uwolniony przez to, że mam świadomość, że Boże zaopatrzenie do mnie płynie i będzie płynąć. Że jestem bogaty niezależnie od tego, ile pieniędzy mam na koncie, ponieważ Bóg mówi, znam ucisk Twój, twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. W tym słowie jest moje bogactwo. Ponieważ Jezus mówi o, o mnie, jesteś bogaty, to ja wierząc w to słowo mam bogactwo. Psalm 112 mówi dostatek i bogactwo są w Jego domu. On mówi to o mnie i o Tobie. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa całym sercem, to On mówi to o Tobie. Dostatek i bogactwo są w Twoim domu. One nie są rezultatem tego, ile dajesz, tylko są rezultatem tego, że Bóg tak powiedział, że Bóg Cię kocha, Twój Ojciec Cię kocha, że On jest bogaty i On jest zainteresowany transferem swojego bogactwa do Twojego życia. On jest zainteresowany tym, żebyś zamanifestował jego naturę, również jego naturę jako tego, który jest bogaty. I ten transfer odbywa się przez zaufanie. Gdy budujesz swoje zaufanie do Ojca, następuje transfer obfitości i bogactwa do twojego życia. I uwalnia cię to dodawania, uwalnia cię to do, do hojności. Ten transfer nigdy nie zatrzymuje się na tobie, bo jeżeli on by się zatrzymał na tobie, to wtedy stajesz się jak może martwe. Jeżeli ktoś tylko przyjmuje od Boga, ale nie uwalnia tego dalej, to jakby te zasoby, które on przyjmuje, stają się źródłem śmierci w jego życiu. Trzeba to uwalniać. Przepływ daje życie, przepływ obfitości, przepływ finansów. Przepływ powodzenia finansowego, który Bóg nam posyła, daje nam życie. Lubię dawać. Lubię hojnie i obficie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Moje życie w dużym stopniu obraca się wokół dawania. Wyobraźmy sobie takie niedokończone zdanie o treści. Człowiek, który daje, to człowiek jaki? Jakim wyrazem należałoby to zdanie uzupełnić? Pasują to różne słowa. To człowiek posłuszny Bogu. Oczywiście. Człowiek ofiarny, oczywiście. Moim zdaniem najbardziej pasuje tutaj słowo szczęśliwy. Człowiek, który daje, to człowiek szczęśliwy. Dlatego razi mnie widok niezbyt szczęśliwych dawców, którzy dają w błędnym przeświadczeniu, że muszą sobie własnym dawaniem zapracować na powodzenie finansowe. Taki widok jest dla mnie smutny. Skoro zaspokojenie naszych potrzeb nie zależy od siania i zbierania, to po co w ogóle Paweł pisze o tym sianiu i zbieraniu? Już wspomniałem o tym: plon sprawiedliwości, plon czynienia. Sianie pieniędzy przynosi plon w postaci rzeczy duchowych do naszego życia i do życia innych ludzi. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian 15 wersety od 42 do 46. Tak też jest ze zmartwychwstaniem, pisze Paweł. To co sieje jako skażone, to co się sieje jako skażone, sieje się. Bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Apostoł Paweł pisze tutaj o zmartwychwstaniu, ale używa też porównania z sianiem i zbieraniem. I piszę o pewnej ważnej zasadzie, która dotyczy w ogóle siania i zbierania w duchowej rzeczywistości. Zasada ta brzmi tak: siejesz to, co cielesne, zbierasz to, co duchowe. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Siejesz cielesne, zbierasz duchowe. Siejesz pieniądze, zbierasz duchowy plon. Zilustruję to przykładem Korneliusza. Dzieje apostolskie, rozdział 10, wersety od 1 do 5. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożnej bogobojny wraz z całym domem swoim, Dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego szymona, którego nazywają Piotrem. Był sobie Korneliusz, Poganin, setnik rzymski, mieszkał w Cezarei. I co robił? Modlił się i dawał hojne jałmużny ludowi. Czyli siał pieniądze. Nie gromadził ich dla siebie, siał je na rzecz Żydów. Ubogich. Dawał im. I robił to przez jakiś czas. I był to czas ściania. Aż nadszedł czas żniwa. I przyszedł do, do niego anioł i powiedział, Korneliuszu, Korneliuszu, będziesz zbierał to, co posiałeś. Posiałeś pieniądze, posiałeś modlitwy. Dotarło to do Boga, dotarło to przed oblicze Boże teraz poślij po Szymona. I co ten Szymon przynosi do Korneliusza? Jeżeli prawdą byłoby, że siejemy to, co cielesne i zbieramy to, co cielesne, to Szymon powinien był przyjść z ogromnym worem pieniędzy i powiedzieć: Korneliuszu, twoje jałmużny dotarły do Boga. Posiałeś tysiąc denarów. I pan na to wejrzał, i oto teraz, tutaj, w tym wielkim worku, masz sto tysięcy denarów. Stukrotne pomnożenie. Ale tak się nie stało. Bo jak czytaliśmy, zasada jest inna. Siejesz to, co cielesne, zbierasz to, co duchowe. I owszem, czasem zlitujesz się nad ubogim, posiejesz pieniądze i one do ciebie wrócą. Pomnożone. Ale to nie jest działanie zasady siania i zbierania, tylko jest to działanie zasady z przypowieści 19-17. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. A jeśli w Twoim życiu działają jakieś inne zasady, w szczególności taka zasada, że jeśli przestajesz działać, dawać dziesięcinę, to jakieś nieszczęścia Cię spotykają, to raczej jest to dla mnie symptom tego, że jesteś pod wpływem ducha kontroli. Jesteś pod jakimś wpływem demonicznym. Jeżeli tak się dzieje w Twoim życiu, powinieneś się z tym rozprawić. Masz zbudowaną warownię która umożliwia demonom okradanie cię z zaopatrzenia, które Bóg do ciebie posyła, które jest darem łaski. Szymon nie zjawił się u Korneliusza z worem pieniędzy, natomiast co mu przyniósł? Przyniósł mu świadectwo Ewangelii i moc Ducha Świętego. W rezultacie wszyscy zgromadzeni w domu Korneliusza usłyszeli Ewangelię, przyjęli zbawienie i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Korneliusz posiał to, co cielesne, czyli pieniądze. Zebrał to, co duchowe, nowe narodzenie i pełnię Ducha Świętego. Jak sądzicie, gdybyśmy zapytali Korneliusza, co by wolał? 100 tysięcy denarów? Stukrotność tego, co posiał? Czy nowe narodzenie i chrzest Duchem Świętym? Czy on by się wahał? On bez wątpienia wybrałby to, co duchowe. Ponieważ to było lepsze, to jest lepsze. Duchowy plon, który zbieramy w rezultacie siania naszych finansów jest dużo lepszy niż iluś tam krotność pieniędzy, które posialiśmy. Tak samo jest z nami. Jeżeli siejemy jako ochotni dawcy, a nie jako ludzie związani duchem ubóstwa, lękiem przed brakiem i ludzką kontrolą, Wówczas posiane pieniądze wracają do nas jako dobra duchowe. Sieje pieniądze, zbieram Boże objawienie, Bożą obecność w moim życiu. Co więcej, gdy otrzymuję objawienie Boga, to zawiera ono w sobie rozwiązanie problemów finansowych, ponieważ jeżeli mamy objawienie tego, czym Bóg nas łaskawie obdarzył w Chrystusie, to nasze problemy finansowe są rozwiązane. Widzimy, że one zostały rozwiązane przez Boga. W ten sposób, że Jezus Chrystus na krzyżu umierał nago, odarty ze wszystkiego, abyśmy jego ubóstwem zostali ubogaceni, a więc przyjmujemy ubogacenie przez wiarę w Chrystusa. Nie jako rezultat naszych uczynków, naszej pracy, naszego dawania, naszych dziesięcin, naszej ofiarności, naszego posłuszeństwa, czy czegokolwiek naszego, ale jako rezultat tego, czego dokonał Jezus Chrystus na krzyżu, ofiarowując swoje życie. Przyjmujemy przez wiarę obfitość i błogosławieństwo, które On dla nas wywalczył, umierając za, za nas na krzyżu nago, odarty ze wszystkiego. Jego ubóstwem zostaliśmy ubogaceni w tym samym sensie, w jakim jesteśmy uzdrowieni, Jego ranami, sińcami, a nie naszymi modlitwami o uzdrowienie. Tak więc to, co zasialiśmy, wraca do nas nie w postaci pieniędzy, ale w postaci dóbr duchowych. Jeżeli masz dobro duchowe, jakim jest wiara w skończone dzieło krzyża, to wówczas chodzisz w wierze w Boże Zaopatrzenie. A to jest lepsze niż jakaś tam suma pieniędzy, niż jakiś majątek. Jezus nie nosił przy sobie pieniędzy i to samo zalecał swoim uczniom. Mówił: Nie bierzcie z sakwy na drogę. Nie bierzcie ze sobą pieniędzy, bo godzien jest robotnik swojego wyżywienia. Jezus nigdy nie miał problemu z brakiem pieniędzy, pomimo że ich przy sobie nie nosił. Przez jego służbę przepływały pieniądze, bo usługiwała mu Joanna Kulczyk tamtych czasów. Zuzanna, żona Chudzy, zarządcy dóbr Heroda. To była bardzo zamożna osoba. Usługiwała mu, jest napisane w ewangelii Mateusza, swoimi majętnościami. Jezus miał pieniądze rodziny kulczyków, można powiedzieć, przekładając to na nasze polskie realia. Miał je do dyspozycji, ale nie widać tych pieniędzy w służbie Jezusa, dlatego że Jezus robił to, czego nauczał, to znaczy dawał w ukryciu. Nie wiemy, gdzie te pieniądze płynęły, ale wiemy, że nie zatrzymywały się na Jezusie i na Jego uczniach. Wiemy, że płynęły do ubogich w Izraelu. Na pewno było bardzo wielu ubogich, błogosławionych przez służbę Jezusa, w taki sposób, że oni nawet nie wiedzieli, że to z tej służby płyną do nich pieniądze. Jezus pływał łodziami, których nie wynajmował. Urządził paschę w pomieszczeniu, którego nie wynają. Udostępniono mu je za darmo. Płacił podatki pieniędzmi znalezionymi w pysku ryby. Żył w pełni Bożego Zaopatrzenia, które przyjmował od ojca. Po prostu miał otwarte oczy i widział, którędy ojciec posyła do niego zaopatrzenie, i z tego korzystał. Nie potrzebował pieniędzy. Dlatego, że duchowe poznanie Boga uniezależnia ciebie i mnie od pieniędzy i zastępuje nam pieniądze. Chciałbym, żebyśmy na koniec się pomodlili. Boże, modlę się o to, żebyś nas uwolnił. Ugruntuj w nas objawienie tego, że jesteś dobrym ojcem, który troszczy się o ptaki, choć te nie sieją i nie zbierają. Uwolnij nas od lęku przed brakiem pieniędzy i od wszelkiej chciwości. Otwieram moją rękę, aby siać obficie. Wierzę, że będę rządzić dobra duchowe oraz chodzić w Bożej obfitości płynącej z poznania Ojca przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen. Amen i do zobaczenia.